Witam serdecznie w szybkiej porannej serii vlogów. Dzisiaj będzie o dramacie papieża Franciszka, któremu dramatycznie spada poparcie, czy też ewentualnie zaufanie wśród wiernych. Wśród samych tylko włoskich katolików, a przecież Włosi mają no najbliżej do papieża, bo to przecież Włochy są tym krajem, z którego został wykrojony kawałek na sztuczne państewko kościelne Watykan, to wśród tych włoskich katolików, bardzo podkreślam, wyłącznie katolików, stracił on od początku pontyfikatu 18 punktów procentowych poparcia. Najgorzej jednak jest w najbardziej liczących się grupach wiekowych, czyli takich, które dają nadzieję na to, że w przyszłych pokoleniach nadal będzie kontynuowane to, co kontynuowane być powinno, czyli wśród młodzieży. Wśród ludzi w wieku 15-24 lata, czy też papież Franciszek ma jedynie około 50 parę procent poparcia, a i mniej więcej podobnie wśród ludzi 25%, 34%. Oznacza to, że generalnie papieża Franciszka popierają głównie dzieci, które są bardzo mocno pod wpływem swoich rodziców i jeszcze często są kompletnie nieświadome tego, co się wokół nich dzieje. No, gdy nas chrzczą, to jesteśmy małymi bobasami, jeszcze generalnie nie mamy pojęcia, co się wokół nas dzieje. Potem nas się wysyła do pierwszej komunii świętej, gdy jeszcze jesteśmy całkowicie pod kontrolą rodziców i robimy to, co nam każą. Poza tym wszyscy tak każą, więc presja grupy jest niesamowita. Potem już jest 15-24 lata grupa i bach, papież Franciszek wśród katolików, jeszcze raz podkreślę, odbierany jest raczej średnio, tak? Pół na pół, że się tak wyrażę, i to są dane nie z jakiegoś tam hejterskiego portalu, który nie lubi papieża Franciszka, tylko z samego Radia Watykańskiego, czyli z propagandowej tuby Watykanu, a więc również papieża Franciszka, bo papież przecież jest głową kościoła, ale także głową państwa. Watykan to jest tak trochę ktoś takie ma, no głowa, on tam rządzi, no. To jest trochę tak jak monarcha tego monarchii. To jest bardzo dziwny ustrój Watykanu, jest bardzo, bardzo dziwny, ale on jest tam niekwestionowanym władcą, który robi co chce. W związku z tym tam nie ma demokracji, tam a Komitet Obrony Demokracji i tak nie protestuje, czyli to są, można powiedzieć, i tak pewnie dane jakoś przekręcone, na, jeśli zmanipulowane, to raczej na korzyść papieża Franciszka. Możemy się spodziewać, że generalnie ma jeszcze mniejsze poparcie. Co jest ciekawe, samo Radio Watykańskie, doszukując się przyczyn tej no, katastrofalnego upadku autorytetu papieża Franciszka, podkreśla, że okej, w opinii komentatorów, w kwestii przyczyn spadku popularności, no to tam zdania są podzielone, ale eksperci zwracają przy tym uwagę na zawiedzione oczekiwania tych, którzy spodziewali się większych zmian w kościele, bla bla bla, cokolwiek to znaczy, oraz z drugiej strony przyczyną ma być zdecydowane stanowisko papieża w sprawie przyjmowania uchodźców. Czyli oczywiście ja bym to ujął zupełnie inaczej, to nie jest żadne zdecydowane stanowisko w sprawie przyjmowania uchodźców, tylko to jest aroganckie i bym powiedział takie ślepe rozkazywanie narodom, żeby otworzyły Europę na islamizację. O, tak bym to powiedział, ponieważ no zdecydowane to się kojarzy jakoś tak pozytywnie, prawda? I to byłby jakiś taki paradoks, że jak to? Ludzie odwracają się od papieża, a szczególnie młodzież odwraca się od papieża, bo papież ma zdecydowane stanowisko? No nie. Odwracają się od papieża, bo papież ma złe stanowisko, durne stanowisko. Stanowisko, z którym, jak widać, duża część wiernych kościoła katolickiego się nie zgadza, a w szczególności ludzie młodzi do 34 roku życia włącznie się nie zgadzają. No, to widać, że wszyscy ci,
którzy stawiają Polakom papieża Franciszka za wzór i mówią, macie się otwierać na islamizację, macie przyjmować tych tak zwanych uchodźców, macie tutaj w ogóle burzyć kościoły i stawiać meczety, bo przecież był, zdaje się, właśnie włoski emerytowany biskup albo arcybiskup, który właśnie coś takiego palnął, że on to by nawet zburzył kościoły, byleby pobudować meczety, byleby tak zwani uchodźcy się lepiej czuli, nie? No to wszyscy ci, którzy mówią, że macie tak robić, bo kościół tego chce, a przecież wszyscy popierają papieża Franciszka, to po prostu bredzą. Wygląda na to, że zaczyna się robić w kościele bardzo poważna wolta, wręcz bunt, z tego mogą być bardzo poważne rzeczy, no bo jeżeli około 50% młodych wiernych nie zgadza się z tym, co robi papież, no to wiecie, nie pamiętam, czy w historii były takie kwestie jak obalenie papieża przez wiernych, ale na pewno były takie przypadki, że kardynałowie tam coś zahachmęcili i papież przestał być papieżem lub przestał być papieżem takim, no, tym czynnym. Najlepszym przykładem jest Benedykt XVI, do którego już coraz bardziej otwarcie się mówi, że on został zmuszony do porzucenia pontyfikatu. I przypomnę, że wersja oficjalna była taka, że Benedykt XVI jest bardzo, bardzo słaby i niedługo mu się zemrze. No to już było wiele lat temu. Zdaje się, że papież Franciszek jest już wiele lat papieżem, a to znaczy, że Benedykt XVI od wielu lat, nie chcę użyć słowa abdykował, bo cały czas jest papieżem, tylko jakimś takim papieżem niepapieżującym, że się tak wyrażę, no to dziwne rzeczy się dzieją, prawda? W tej chwili coraz głośniej mówi się o tym, że kardynałowie żądają ustąpienia papieża Franciszka i że chcą wybierać nowego papieża. Już pomijam takie rzeczy, że w przeciekach z WikiLeaks są maile, z których wynika, że papież Franciszek to jest taki trochę agent wpływu amerykańskiego lewactwa. Tam są maile pana Podesty, jakby to powiedzieć, no, odpowiadał za kampanię wyborczą Hillary Clinton przez dłuższy czas, potem jak zaczęły być afery z jego udziałem, to go schowano w cień. Natomiast no, to jest takie bardzo, bardzo dziwne, bym powiedział, co w tym momencie się dzieje, ale coraz głośniej się mówi właśnie, że kardynałowie zamierzają odsunąć Franciszka od władzy i o tym nawet był oddzielny vlog, że im się nie podoba, że oni chcą go odsunąć. Wygląda na to, że mają poparcie wśród wiernych. Bo, moi kochani, młodzi ludzie, znaczy ktoś mógłby powiedzieć, że 35 lat to już są starzy, no bo do 34 włączy, czyli do 35 nie włączy, że to już są starzy. Tu pozdrawiam koleżankę, która udzieliła mi świetnego wywiadu pod tytułem Niemcy raj utracony, która strzeliła, że po 30 to już są starcy, nie? No ale powiedzmy, że jeszcze są to ci ludzie młodsi. No to jeśli oni nie popierają papieża, to znaczy, że jeżeli trend nie zostanie zmieniony, to za chwilę nikt tego papieża nie będzie popierał, ponieważ ci starsi ludzie, których rozumiem papież ma zasadnicze poparcie, po prostu wymrą. Rozumiecie, o co chodzi? I starsi ludzie też mają taką tendencje do bycia zachowawczym. No a zawsze tak było, że papież to jest w ogóle nieomylny. Od niedawna w ogóle jest dogma do nieomylności papieża. Pamiętaj, że tylko w sprawach wiary. Kiedyś było, że papież jest w ogóle nieomylny, a teraz jest, że jest nieomylny tylko w sprawach wiary. Więc jeżeli uważasz, że papież w sprawach wiary bredzi, to w zasadzie powinieneś sam siebie wykluczyć ze wspólnoty katolickiej. Co jest o tyle ciekawe, że kardynałowie i uczeni Kościoła katolickiego, w tym profesorowie, zdaje się, że ostatnio napisali list otwarty do papieża Franciszka, że ten zaczyna popadać w herezję. Nie można sobie wyobrazić głębszej pomyłki w sprawach wiary niż głoszenie herezji, prawda? Więc jeśli zarzucają mu herezję, to rozumiem, twierdzą tym samym, że on się pomylił w sprawach wiary. Czyli zgodnie z zasadami doktryny katolickiej właśnie nie są katolikami.
a skoro nie są katolikami, to nie są też kardynałami, w związku z tym nie bardzo mogą od niego czegokolwiek żądać. To jest taki trochę paradoks, nie? To trochę jak z tą sytuacją, w której konstytucja w Polsce jest nie do końca zgodna sama ze sobą, czyli konstytucja jest niezgodna z konstytucją, natomiast na pewno konstytucja polska jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej lub też może prawo Unii Europejskiej jest niezgodne z polską konstytucją. Niesamowite paradoksy, tu chodzi o zwierzchność. Polska konstytucja twierdzi, że jest najwyższym prawem, a prawo Unii Europejskiej mówi, nie hola, to ja jestem najwyższym prawem, prawo Unii. I konstytucja Polski ma się do mnie dostosować, a konstytucja Polski mówi, nie dostosuje się. Są takie ciekawe rzeczy. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie wśród tych ludzi takich jeszcze myślących, zdrowo rozsądkowo myślących, no to aż 50%, mniej więcej 50% odważyło się powiedzieć, że nie, że papież Franciszek źle. To nie jest dobry papież. To może oznaczać próbę odsunięcia go od władzy, ale to może też oznaczać próbę jakiejś schizmy, czyli jakiegoś podziału, bardzo brutalnej walki o władzę. To są rzeczy ciekawe, ale zgodnie z zasadami chińskiej klątwy pod tytułem obyś żył w ciekawych czasach. Natomiast bardzo wyraźnie też widać, że to nie jest prawda, że my tu w Polsce jesteśmy jacyś uprzedzeni i to my nie chcemy uchodźców, prawda? Bo ten spadek popularności papieża Franciszka, który nawet samo Radio Watykańskie podaje, że jest prawdopodobnie dlatego, że papież Franciszek jest za przyjmowaniem tych tak zwanych uchodźców, chociaż słowo jest za, to jest daleko idące spłycenie problemu, on jest nie tylko za, no to wyraźnie pokazuje, że ludzie są generalnie katolicy, w tym katolicy we Włoszech, są przeciwko przyjmowaniu tak zwanych uchodźców, że są skłonni nawet odwrócić się od papieża, czyli głowy swojego kościoła, czyli głowy instytucji, do której należą, balansując na krawędzi wydalenia z tejże społeczności, ponieważ co prawda kwestia związana z przyjmowaniem tak zwanych uchodźców jest to moim zdaniem kwestia polityczna, nie kwestia wiary, ale papież Franciszek bardzo lubi podpierać się Ewangelią w tych swoich nawoływaniach do otwarcia się na de facto islamizację danych krajów i islamizację Europy, prawda? W związku z tym, skoro on się popiera Ewangelią, według wielu czasem nawet ocierając się o herezję, swoją drogą, zobaczcie jak to brzmi, papież heretyk, bo na przykład potrafi porównywać Jezusa i apostołów do terrorystów z państwa islamskiego, no to już jest chyba wybitna herezja, nie? To pokazuje, że ludzie są bardzo przeciw. I to jest ciekawe, bo już tak na chwilkę odchodząc od papieża Franciszka, bo czy da się zdławić Europejczyków na tyle mocno, żeby wbrew naszej woli zmienić kontynent europejski? Być może się da. Być może jest już po prostu za późno. Być może tych ludzi, którzy przybyli do Europy, którzy mają kompletnie inną kulturę i którzy tą kulturę próbują nam narzucać, jest już za dużo i nie da się tego powstrzymać. Być może jeszcze nie, ale niedługo będzie. A te naciski medialne i polityczne, bo przecież zamówienie prawdy niewygodnej w wielu krajach można pójść siedzieć. W Niemczech za prawdziwe zdjęcia dziennikarz dostał pół roku więzienia. We Francji pani Marie Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji, niestety przegrała z Macronem, wychowankiem Rothschildów i bankierem. Miała problemy, ponieważ pokazała prawdziwe zdjęcie pokazujące związki muzułmanów z III Rzeszą Niemiecką. Po prostu za prawdę problemy i to tak wysokich ludzi. W Niemczech ostatnio kobieta za wyrażenie swojej opinii na Facebooku dostała wysoką grzywnę. W Wielkiej Brytanii aktywista prawicowy, kurczę, teraz mi wypadło
Tommy Robinson. Przecież poszedł siedzieć, na szczęście na razie go wypuścili, ale tylko na czas wznowionego procesu, bo tam sąd apelacyjny po prostu skasował wyrok sądu pierwszej instancji i ten proces znowu się rozpocznie, ale go wypuścili na czas procesu z więzienia, też za pokazywanie prawdy, za relacjonowanie, 13 miesięcy pierdla dostał. Także to są bardzo, bardzo poważne rzeczy. A papież Franciszek rzeczywiście zachowuje się bardzo dziwnie. I tutaj wydaje mi się, że nie tylko chodzi o kwestie związane z tak zwanymi uchodźcami. Ale wiecie, jak jesteś w jakiejś instytucji, nazwijmy to ją w tym wypadku w Kościele katolickim, w którym generalnie nie jest łatwo być. W ogóle nie jest łatwo być chrześcijaninem. A katolikiem to już jest szczególnie ciężko być. Jest bardzo dużo zasad, niektórych uciążliwych. Na przykład taka, no miłuj swoich nieprzyjaciół. Ciężko jest miłować swojego nieprzyjaciela. Człowiek naturalnie to chce dokopać swojemu nieprzyjacielowi, a chrześcijanin powinien go miłować, tak? Więcej kwestie, na przykład w Niemczech za bycie katolikiem to musisz płacić odpowiedni podatek. Ale takie obostrzenia związane na przykład z pucowaniem się do księdza ze swoich grzechów, czyli spowiedź. To jest w ogóle bardzo ciekawy sakrament. Wielu katolików ma poważne zastrzeżenia, czy to na pewno Jezus ustanowił sakrament spowiedzi, czy to czasem może nie ustanowili księża katolicy, żeby zbierać informacje o tym, o nastrojach społecznych, tak to ładnie powiedzmy. No ciężko jest być katolikiem, naprawdę ciężko. I taki katolik, który musi znosić bardzo dużo wyrzeczeń, który musi robić bardzo dużo rzeczy, które często są uciążliwe, słyszy, że w zasadzie to wszystkie religie są sobie równe. No to skoro wszystkie religie są sobie równe, to po cholerę być katolikiem. No bo zakładamy, że jakby religia, pomijając kwestie ateistyczne, tutaj pozdrawiam Karionera, który pewnie już to ogląda i się będzie naśmiewał z katola, że Boga nie ma i w ogóle co ja pierdolę. Się Karioner przekonasz. Ale już właśnie pomijając ateistów, którzy uważają, że Kościół katolicki, to, że w ogóle wszelkie religie są tylko po to, żeby ogłupiać ludzi i żeby księża dostawali hajsy, no ja powiem tyle, na pewno niektóre religie na pewno tylko po to powstały. Na pewno wielu księży, w tym księży katolickich, jest niewierzących i zabiera i jest tylko dla pieniędzy. Także pomijając fakt, że w tym też pewnie jest dużo, dużo prawdy, no ale w tej takiej wersji oficjalnej, dlaczego ludzie są w kościele, prawda? No to kościół jest pewną, każda religia jest pewną drogą do świętości, prawda? A więc kościół też. Robimy określone rzeczy, żeby być lepsi, lepszymi ludźmi i żeby gdzieś tam zasłużyć na dobre życie wieczne, nie? Tak mniej więcej. Czyli to jest, można by to tak trochę porównać do korporacji, do pracy. Po co chodzisz do pracy? No żeby mieć pieniądze i żeby za te pieniądze sobie coś tam kupić, żeby się dorobić, żeby mieć mieszkanie, żeby mieć samochód, żeby odłożyć na emeryturę i potem żeby sobie szczęśliwie żyć na emeryturze, nie? To tak porównując właśnie do takiej drogi religijnej, gdzie tam na końcu masz szczęśliwe życie w zaświatach, to masz szczęśliwe życie na emeryturze. No to masz dwie korporacje. W jednej korporacji musisz ciężko zapierdzielać. Po 16 godzin dziennie musisz całować dupę prezesowi, musisz robić kupę rzeczy, które ci się nie podobają, ale ci obiecują za to fantastyczny plan emerytalny i że na starość będziesz miał tak. A potem słyszysz od prezesa, że w zasadzie wszystkie firmy są sobie równe i wszystkie firmy będą miały taki sam plan emerytalny. To tylko kretyn by nie skrewił z takiej korporacji i nie poszedł do takiej, w której się łatwo pracuje. I w ogóle jest zabawa i super i po 3-4 godziny na dobę, nie? No właśnie. No to taki katolik, który generalnie ma ciężko, słyszy, że wszystkie religie są sobie równe. No to dlaczego nie ma iść do jakiejś religii, w której nie ma tak mocnych zasad? Albo słyszy od papieża de facto, że ileś tam no właśnie, albo widzi wręcz jak papież, czyli głowa twojej religii okazuje uległość, spolegliwość wobec innej religii, bo na przykład obmywa nogi muzułmanom
I teraz tak, według jakby tradycji katolickiej, no to jest piękne okazanie, tam miłosierdzie i tak dalej, ale według tradycji muzułmańskiej jest to oznaka poddaństwa i uległości. Czyli symbolicznie papież Franciszek poddał katolików muzułmanom. To szlak człowieka może trafić, nie? Tutaj nie chodzi już tylko o tą migrację. Chodzi o to, że papież Franciszek jest po prostu dziwny. I takiemu typowemu katolikowi się w głowie nie mieści, co odpierdziela papież Franciszek. I teraz tak, ludzie starsi zwykle są bardziej bogobojni. Przy czym bogobojność ludzi starszych zwykle jest bardziej kościołobojna. To znaczy, oni wolą się nie wychylać, oni wolą być spolegliwi, oni wolą robić, co się im każe, zapierdzielają bardzo często do kościoła, często są nawet wredni, ale do kościoła chodzą, zdrowiaśki odpierdzielają, byleby tak trochę ze strachu przed śmiercią i co będzie. Tak jest. I tacy ludzie z definicji nie powiedzą nic złego od głowy kościoła, bo się boją. Natomiast ci ludzie młodzi to są ci myślący. To są ci, którzy mają odwagę powiedzieć, król jest nagi. I jak oni nie popierają papieża i jest wprost powiedziane, że to dlatego, że on ma zdecydowaną postawę w sprawie przyjmowania uchodźców, to znaczy, że młodzi ludzie widzą, że z papieżem jest coś nie tak. Bo byłoby zupełnie co innego, gdyby papież cisnął w sprawach wiary. To znaczy, mówił twardo, słuchajcie, to nie może być tak, że katolikiem jesteś na pół gwizdka, nie ma coś takiego jak katolik niepraktykujący, że ty mówisz, że jesteś katolikiem, a nie chodzisz do kościoła, nie ma coś takiego jak katolik, który się nie modli. No człowieku, jeżeli nie spełniasz żadnych czynności, tak to powiedzmy ogólnie, które robi katolik, to nie jesteś katolikiem. To gdyby to mówił i wtedy by się młodzież od niego odwracała, to znaczy, że on jest za twardy. Że za dużo wymaga od młodych ludzi. Młodzi ludzie mówią, dobra, to ja spadam. Za dużo, przegiąłeś. Ale tak nie jest. On luzuje śrubę, jak się tylko da. I żeby nie było wątpliwości, w niektórych przypadkach, gdzie papież Franciszek luzuje śrubę, ja uważam, że to nie jest takie głupie. Na przykład należałoby się bardzo poważnie zastanowić, czy celibat księży nie jest głupi. Przypomnijmy, że celibat w kościele katolickim to wcale nie jest coś, co się było takie oczywiste na samym początku, a on powstał z bardzo prostej przyczyny, żeby księża nie próbowali rozdrapać majątku kościelnego dla swoich zstępnych, czyli dla swoich dzieci, no ewentualnie wdów. Chodziło o to, żeby majątek kościoła nie został podzielony. To też się wiązało z tym, że w czasach średniowiecza do kościoła na wyższe stanowisko często wstępowali synowie panów ziemskich, drudzy, trzeci, czwarci, i trzeba było ich gdzieś przechować, no bo oni nie dziedziczyli. No to jakby on mógł mieć, i również żeby się nie rozmnażali, no bo w tym momencie jakieś tam dzieci takiego faceta mogłyby próbować mieć jakieś prawa do majątku ziemskiego i żeby oni się tam nie pozabijali o tą ziemię. Można próbować znieść celibat. Ja uważam, że okej. Więcej. W sumie dlaczego tak trochę wyrzucać ze społeczności katolików rozwodników? Moim zdaniem lepiej jest, teraz niektórzy mogą powiedzieć, że ja powiedziałem straszną herezję, ale moim zdaniem lepiej jest, że jeśli ludzie się nie dogadują, że się rozstaną, niż jak będą ze sobą na siłę i będą koty drzeć. Co innego jest drugie małżeństwo rozwodnika. To już jest inna kwestia. No ale samo rozstanie, zwłaszcza separacja, to jest do przemyślenia, prawda? Natomiast tutaj chodzi o to, że spora część, także papież Franciszek wybitnie nie jest twardy, on wręcz przeciwnie, on się otwiera jak tylko może, wręcz zdaniem niektórych jest zlewaczały. Ale jednocześnie robi rzeczy, które dla prawdziwych katolików są nie do przyjęcia. Uległość wobec religii, która chce zdominować świat. Uległość
w ogóle, co jest najważniejsze, to moim zdaniem najbardziej zraża ludzi do Franciszka. Kompletna obojętność na cierpienie chrześcijan na całym świecie. Chrześcijanie w tej chwili, mogę się pomylić, ale wydaje mi się, że od setek lat nie było takiego prześladowania chrześcijan na całym świecie. Włącznie do prześladowania takiego, że ludzie giną. Że nawet za komuny w Rosji tak nie prześladowano chrześcijan. Że nawet Niemcy w latach 30. i 40. tak nie prześladowali chrześcijan. A papież Franciszek w ogóle nie dba o chrześcijan, w tym również katolików, którzy oddają życie za wiarę. Natomiast sprowadza tutaj, czy żąda, żebyśmy sprowadzili zagrożenie do Europy. Jednocześnie tylko żąda, bo przypominam, że papież Franciszek jest hipokrytą i bezdomnych z placu Świętego Piotra kazał usunąć. Także tyle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że zasłużyłem na łapkę w górę, miły komentarz oraz to, że obejrzycie ten vlog od początku do końca w playliście. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!